Cześć kochani, witajcie na kanale Archeolog w Szpilkach, witam Was ponownie i dzisiaj temat, o którym już wspominałam, dlatego że poszukiwania zawsze trwają dłużej. Kontynuujemy poszukiwania wokół Pałacu Szena wraz z chłopakami. Co jest ważne, pamiętajcie, tutaj za każdym razem ekipa, jaka może brać udział, to tylko 3 osoby, ze względu na to, że jest to zespół pałacowo-parkowy, jest drzewostan, który liczy, no niektóre drzewa mają ponad 100 lat, trzeba bardzo uważać na system korzeniowy, no i docelowo w dzisiejszych poszukiwaniach bierze udział Adam, czyli Odyn, Gustlich i brat Adama, Tymon, a szczegóły będę Wam pokazywać. No i dobrze, dla przypomnienia, dla tych, którzy nie wiedzą, opowiem Wam 2 słowa. Zimno jest masakrycznie, pada mrzawka i jest nieciekawie. Chłopaki oczywiście w samych bluzach, a ja mam na sobie w tej chwili 3 bluzy i zimową kurtkę. I naprawdę mogę sobie kopać i ryć w ziemi i ten stan się nie zmieni. Będzie mi zimno. Ten stan zmieni się w kwietniu. Tyle pierdołek. Jeszcze raz rzut na pałac. To już Wam mówiłam, że rzeczony pałac i drugi pałac, ten tutaj obok, Pałac Wilhelma, one mniej więcej powstały pomiędzy rokiem 1875 a 1900 rokiem i były związane z rodziną Szenów. Rodziną, która zajmowała się przemysłem włókienniczym. No i cóż, poszukiwania mamy tylko do głębokości 30 cm. No i musimy bardzo dbać o to, żeby w odpowiednich miejscach kopać, a więc nie tylko tam, gdzie jest sygnał, bo na przykład sygnał może być blisko drzewa. No wówczas wiadomo, że no trzeba to miejsce pominąć, bo jednak dbałość tutaj o dziedzictwo przyrodnicze jest dla nas priorytetem zgodnie z warunkami narzuconymi przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. I proszę, czarne punkciki, które widzicie, tam jeden punkcik, tu drugi punkcik nam się schował, tu trzeci punkcik, to są chłopaki, którzy zajmują się poszukiwaniami. I tutaj dzień dobry! Dzień dobry! Witamy Odyna na kanale. Miły gość, dobry gość, muzeum się cieszy. Ja też się cieszę, proszę bardzo, drudzi. Adam, bardzo mi się to podoba, że jesteś wzorem jak dla mnie poszukiwacza, dlatego, że nie tracisz tutaj w ogóle takiej nadziei na te poszukiwania. Pokazujemy, co pokazujemy? Górkę. Górkę, na której ponoć kiedyś były wodospady, kaskady i tak dalej, tak? Tak. Doprowadzona była woda. Tak. Pompą na tą górkę? Nie wiem. Chyba tylko i wyłącznie pompą. Tak. To już te czasy, że pompy takie chyba były, nie? Tak. I za tą górką mnie interesuje to, co dzisiaj było, to, co dzisiaj tam gdzieś tam znajdę. Ale tutaj się jeszcze chcę pokręcić, bo tutaj tego Reichsfeninga znalazłem. Tak. I to mnie gdzieś tam utwierdza w czymś takim, że ja jest tutaj spadł i może wypukało. Adam, ja mam do Ciebie takie pytanie. Ja Cię poznałam, jak miałeś około 20 tysięcy subików, to było kilka lat temu. Wtedy przyjechałeś do mnie na pierwsze badania do Sosnowca Zagórza, tam na stanowisko wczesnośredniowieczne. I słuchaj, powiedz mi, bo to było kilka lat temu, co napędza w tej pasji osoby takie jak Ty? A właściwie pytam Ciebie, więc zadaję Tobie pytanie, że Ty codziennie się budzisz i chcesz szukać. Co Cię napędza? Co Ci daje tą pozytywną energię? No, znalazłem coś w końcu w życiu, coś, co mnie, wiesz, jara, nie? Jeden lubi grać na gitarze, ale musi dojść do tego, że lubi grać na gitarze. Jeden chciał być zawsze policjantem, drugi chciał być, nie wiem, strażakiem, bo miał jakieś tam takie wzorce. Ja nie miałem chyba żadnych wzorców na takiej zasadzie, że nikt nie wpoił we mnie tego, co bym chciał w życiu robić. I do 23 roku, czy tam do 22 roku życia, nie wiedziałem, co w życiu chcę robić. Tak. I szwagier od kuzyna wziął mnie na poszukiwania, no i to jest, nie wiem, pójdziesz na gokardy, spodoba ci się, to potem jeździsz. Pójdziesz, nie wiem, zagrasz w siatkę, to ci się w siatce się odnajdziesz, nie? Tak. No ja zobaczyłem, że można się tak fajnie rozerwać i jeszcze przypadkowo gdzieś tam
coś znaleźć fajnego, no i to jest główna taka zajawka. To mnie, to sprawia, że się budzę rano, znaczy to tak, że się obrazowo, budzę się rano, to robię to, co każdy człowiek, nie myślę o jakichś tam poszukiwaniach, chyba że jestem na Tamizie, to wtedy tak, na Tamizie, no to wtedy tak. Ale głównie, no wiesz, udało mi się zbudować to, co zbudowałem wokół tego, mogę żyć z tego i mogę codziennie wstawać rano i nie mieć takich dylematów, że dobra, najpierw robota, a potem do domu zakupy i na nic nie mam siły, tylko właśnie idę do roboty na poszukiwania, to jest właśnie to, nie? Owszem, przeżywam czasami coś takiego, że nie chce mi się szukać, a się zmuszam do tego. Czasami coś takiego jest, w momencie, w którym na przykład jest się na jednych poszukiwaniach. Na przykład tutaj, jakbym siódmy dzień z kolei tutaj miał przyjść, nie? Tak. Czy na jakiekolwiek inne poszukiwania, to już człowiek chce czegoś nowego. Rozumiem. Na przykład, jeżeli jest Tamiza, to tam też przychodzi znużenie. Po miesiącu mniej więcej, miesiąc, półtorej przychodzi znużenie, ale tam jest coś takiego, że raz robisz przy jednym moście jakieś stanowisko, bo tam są wszędzie stanowiska, nie? Non stop tam są stanowiska i cały czas masz w głowie, że mogło wypukać, że pójdziesz w inne miejsce, tam 3 tygodnie na przykład nie byłeś, to też mogło wypukać, mogło te zabytki gdzieś tam się mogą pojawić i mnie na przykład na Tamizie fascynuje to, że tam cały czas w danym miejscu jest non stop to samo, są te same budynki, wiadomo, coś się tam zmienia, tak. Natomiast pamiętam, jak znalazłem takie 10 szylingów i to było, i Maniek tam też, Golden Maniek, kanał polecamy. Polecamy. Znalazł chyba z 3 czy z 4 też takie tokeny 10-szylingowe i on gdzieś tam znalazł nawet tą fabrykę, która w dalszym ciągu istnieje. I to były szylingi do kawiarni z tej fabryki. I można było tam 50, 60, 70 lat temu płacić tym, nie? No i są na przykład, nie wiem, jest pełno publikacji o różnych badaniach archeologicznych i na przykład są miejscówki, gdzie faktycznie neolit, są miejscówki, gdzie epoka brązu i faktycznie jak się tam idzie, to jest większa szansa, że się znajdzie coś na przykład celtyckiego. Cała zachodnia strona Tamizy, powiedzmy od Battersea aż po Wandsworth i tam to Cubridge i tak dalej, to tam jest o wiele większa szansa na Rzymki i na celtyckie rzeczy, a znowu w centrum Londynu powiedzmy, że do Wapping, tam jest większa szansa na takie rzeczy średniowieczne, a od Wapping aż do bariery to jest taki XIX wiek, coś takiego, pełno jakichś łusek, pełno tych bomb po tych Niemcach, po tych Luftwaffe i tak dalej, nie? I są takie, wiadomo, pójdzie się gdzieś dalej, to się można trafić na jakieś rzymskie miejsce, natomiast tam już ten przemysł tak działał, że ten Rzym to musi naprawdę przepukać, żeby tam to wyszło, nie? A tam najbardziej, Adaś, podoba ci się to, że można właśnie natrafić na te historyczne, archeologiczne rzeczy w sposób łatwy? Co właściwie? Nie jest łatwy, broń Boże, to nie jest tak, że to jest łatwe. Tam właśnie trzeba mieć bardzo duże doświadczenie i przede wszystkim obsługa detektora swoją drogą. Ale tam człowiek nabiera doświadczenia takiego, że jedno miejsce przez 5 dni może zupełnie inaczej wyglądać. I w zależności od tego, jak to miejsce wygląda, to ty wiesz, czy tam warto szukać, czy nie warto. Nawali jakiegoś drobnego kamienia, nie warto. Nawali takiego, jak są na przykład takie momenty, że Uber Boats nie pływa, to się tworzy taki lepki muł i tam też nie warto szukać. Ale jak jest ten lepki muł i potem przyjdzie Uber, to ten lepki muł bierze te kamyczki, to wszystko spływa do rzeki i potem jeszcze ta woda cały czas płucze to, na przykład jak jest mocny deszcz i tam się tworzą te kanaliki, gdzie woda spływa i tam w tych kanalikach warto z tym detektorem gdzieś tam wejść. Na oczy idzie znaleźć, jak się zna dobre miejsca, nie? Jak widzisz po tym przede wszystkim. I to jest dla mnie takie zarąbiste, że im więcej tam, im dłużej jesteś, tym idziesz i wiesz, w którym miejscu się zatrzymać, w którym szukać, a w którym nie. To jest piękne, Adam, bo no wiesz, że ja oglądam twój kanał właściwie od czasu, kiedy się poznaliśmy i ja zauważyłam, zresztą wielu twoich widzów to zauważyło, że ty jak opowiadasz właśnie o Anglii i o Tamizie, to wręcz widać, że ci skrzydełka na pleckach rosną w radości. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o pola w Anglii, fajnie się szuka, ale to nie jest to samo, co Tamiza. Bo w Tamizie jest to, że to jest tak, jak też Maniek mówi, że Rzymek z Tamizy cieszy razy 10 ze względu na to, że no kurde, ile do tej rzeki było wrzucane tych rzeczy, nie? No tak, no tak. Ciężko natrafić na miejsce, gdzie te rzymki wychodzą, a człowiek jak się już doświadczy, wchodzisz pierwszy raz, trafisz guzika przez 5 godzin, jesteś
powiedzmy, że szczęśliwym. A jak się wchodzi na miejsce, gdzie jest wypukane, masz to doświadczenie, to znajdziesz się tych rzymków 6-7, coś koło tego, nie? I jeszcze inne rzeczy. Duża szansa na złoto jest, strasznie duża szansa na złoto jest w tamizie. No i ja na przykład nie sądziłem kiedykolwiek, że znajdę coś takiego jak ten miecz. O Boże, bałam się o to pytać, mówię Cię. I ja byłem święcie przekonany, że takie rzeczy są po prostu już wyłowione, albo faktycznie no, są takie małe szanse, a wystarczył niski stan wody i wejście do wody, nie wiem, po kostki. Tak. I przez przypadek ja tego miecza nie widziałem, ja go usłyszałem w detektorze, ja myślałem, że to jest moneta, bo ja jak był czubek tego, nie, to ja tutaj chyciłem detektorem i ja to podważyłem jak monetę, a tutaj wiesz, taki sztylet to coś podobnego wyszło, nie? Zobaczcie to! Miecz! Miecz znalazłem! Ja cię... Znalazłem miecz! Znalazłem miecz! Dobra. Mam prawie, że atak serca. Miecz jest... Ja nie wiem, czy to jest miecz, ale jest w przepięknym stanie. Jest z taką panierką, że po prostu nie wiem. Jest ostry okropnie. I wiecie co? Wszystko mi każe, żeby dzwonić po wszystkich, ale ja idę z powrotem do tej wody i kopię każdy sygnał. Jakie masz uczucia w sobie, Adam? Bo właśnie stwierdziłeś, wiesz już troszeczkę, że jest to miecz. No. I mniej więcej pojawia Ci się w głowie datowanie, jakiś kontekst. Jakie uczucia? Przede wszystkim w głowie na samym początku to, no to szaleństwo, nie? To jest w ogóle zarąbiste uczucie. No człowiek odchodzi trochę od zmysłów. Ja tak przynajmniej miałem, nie? No nie nagrywałem akurat tego, ale się trząsłem tam jak niesamowicie. Wiadomo, od razu po znajomych się dzwoniło. No i potem było ten, do mnie doszukiwanie się tego. Ja przede wszystkim miałem w głowie, że może być następny i jakieś inne rzeczy, ze względu na to, że saper mi też opowiadał często o tym i miał na swoim kanale takie miejsce, gdzie ci Celtowie deponowali ten ogólnie bojowe rzeczy na takiej zasadzie, że po jakiejś bitwie potrafili jakieś pomosty robić do jeziora i do tego jeziora to wszystko wrzucać. Tak, nie? Rytualnie, i miałem coś takiego, że muszę tam jechać i muszę to jeszcze przed publikacją tego odcinka sprawdzić kilka razy. Było tam kilka zarzutów o to, że powinienem się zatrzymać, że powinienem zawiadomić tak jak to w Polsce ma miejsce, nie? Natomiast tam są zupełnie inne realia i tam uratowanie takiego zabytku w momencie, w którym on nie pójdzie do tego najcięższego koryta, które potem jest wygrzybywane i to całkowicie... Kontekst tych rzeczy jest praktycznie, że... jakby to powiedzieć, te rzeczy są pozbawione kontekstu. Ze względu na to, że rzeka, a czyli takiego stricte in situ, nie? Tak, tak. Natomiast tam do miejsca można tam przyczepić się, bo na przykład jak była ta wyspa, bo to było koło wyspy, to na tej wyspie znaleziono celtycką ceramikę i jakieś celtyckie rzeczy. Tak. Natomiast nie wiadomo, czy ten miecz można tam przypisać, ale chodzi o to, że jak się w porę nie weźmie tych zabytków, to one zejdą w te głębiny tej rzeki i one nigdy już nie zostaną ujrzane przez ludzi, nie? No tak. I ci mudlarkowie, ci ludzie, którzy chodzą tam z tymi detektorami, no to oni tak naprawdę odzyskują to przed całkowitym przepadnięciem. A czy to miejsce, Adam, w którym znalazłeś miecz, bo pewnie masz go dokładnie w głowie i w pamięci, to jest miejsce, do którego chociaż raz przy pobycie, po znalezieniu, wracasz, żeby tam poszlupać, czy już... Tak, bo tam jest, tam w ogóle chłopaki chodzą z Polacy, tam bardzo dużo Polaków chodzi. Chyba tak od 2 lat tam, jak pierwszy raz tokena takiego średniowiecznego złowiu znaleźli, to jest taka miejscówka, gdzie oni robią spotkania i faktycznie tych tokenów tam kopią bardzo dużo. I ja chciałem sprawdzić wstępnie, czy tam te tokeny, znaczy nie sprawdzić, tylko chciałem tam pojechać te tokeny znaleźć, ale w zupełnie innym miejscu chodziłem. I to jest też właśnie to, że ja byłem może z 10 metrów od tego miejsca. Yes. I nie byłem w tym miejscu, gdzie te tokeny są rozrzucone. A trafiłem znowu na miejsce, gdzie był ten miecz, nie? Ale nic żadnego, tam pamiętam na tym wypadzie, to z drobnicy nic takiego zarąbistego nie znalazłem. Jakieś tam monety typu Brytania, tam XX wiek, może XIX, tak, ale takich fajnych rzeczy jak oni nie znalazłem. I to jest właśnie, wiesz, jesteś na miejscu, wchodzisz tam pierwszy raz, nie wiesz co w danym miejscu jest i możesz sobie pójść dalej, bo sobie powiesz, że to jest słaba miejscówka. A jak ktoś ma tą wiedzę, że tu coś wyszło, tak, to się przykłada i wyjdzie, nie? Tak samo jak tu jest ten Reichsfenig 1 był, tak, to ja się tu przyłożę i mam nadzieję, że trafię tego drugiego, chociaż trzeciego, a jak nie, no to pójdę gdzie indziej się kręcić. Tam nam te wyszły te plomby, dwie, trzy.
Nie tak. wiem, czy oglądałaś, pewnie oglądałaś, ale jak masz główne wejście do pałacu, tak. to potem masz tą drugą stronę, tam gdzie stają te auta wzdłuż tak. tego płotu mhm. i tam na dole masz ławeczki i masz kwietnik. Tak. To w kwietniku wyszła plomba, nie? Także ta ziemia musiała być tam, wiesz, ktoś nabrał po prostu ziemi i wrzucił do tego kwietnika, bo ja nie wiem, jak stare są te kwietniki tam. Ty wiesz, no, o które kwietniki chodzi? Wiem. To, tylko, że to jest śmieszne, bo tutaj ekipa ze służb miejskich, ona cały czas się zajmuje tymi kwietnikami. No to widocznie jakoś tam narzucili tej ziemi, żeby te kwiatki sobie, wiesz, no bo to fajna ziemia, to tak wygląda jakby, wiesz, co by mogło tutaj, tak. wiesz, zasadzić, to by raz, dwa urosło, nie? Ale no z racji tego, że nie ma światła, no to nie rośnie. Nie chcę ci zabierać dużo czasu, bo dzisiaj jest brzydka pogoda i pada, ale ja muszę jeszcze coś powiedzieć. Jak Adama poznałam kilka lat temu, to poznałam cię takiego i takiego. Potem mieliśmy kontakt ileś razy. Dziś spotykamy się na dłużej, więcej czasu z sobą spędzamy. Dla mnie Adam się w ogóle nie zmienił. I Adam, ty jesteś takim człowiekiem, że jakby mnie ktoś zapytał i pytają mnie ludzie. Oczywiście ja zawsze mówię, że no znam Adama w taki i taki sposób, w szczególności w biznesowy. Nawet mojego męża poznałeś i on miał takie samo zdanie na twój temat. Dobry. To jest piękne, Adam, bo od ciebie bija taka dobroć. I chciałam cię zapytać, bo sam wspomniałeś o czymś bardzo dobrym w swoim życiu. To była piękna historia. Ja nie wiem, czy to na jakimś filmie opowiadałeś, czy opowiadałeś mi prywatnie, że właśnie pracowałeś gdzieś tam, nie za dobrze się czułeś, porozmawiałeś z saperem i na drugi dzień praca wet i rozpocząłeś marzenia. Nie, ja nie mogę powiedzieć, ja broń Boże nie mogę powiedzieć, bo to na hucie pracowałem. No. Na hucie się bardzo fajnie pracowało, świetni ludzie, tylko że człowiek, ja chyciłem już tego bakcyla z tym poszukiwaniem i zobaczyłem światełko w tunelu, że jestem w stanie tą pracą, którą, znaczy tym nagrywaniem tych filmów, poszukiwaniami i tak dalej, i budowaniem tego kanału, budowaniem tego, tej całej otoczki, że jestem w stanie się utrzymać z tego i zaryzykowałem i postanowiłem, że się zwolnię z tej roboty, ale jeszcze nie wiedziałem dokładnie kiedy i cały czas kombinowałem, jak ja będę żył podczas tych podróży. No i to właśnie to saper na... To nie była pustynia błędowska, ale było tak, że poznałem sapera. Tak. Saper mówi, że będzie jeszcze następnego dnia poszukiwał, bo tego dnia, którego się spotkaliśmy, poszukiwaliśmy. I on mówi, że idzie spać na pustynię. No to pojechałem za nim, no i zrobiliśmy ognisko i w tym stilaczu wtedy spałem, nie? No i obudziłem się rano, mówię, da się. Jak będzie temperatura na tyle fajna, że gdzieś tam nie zmarznie, to da się. Tak. No i saper mówi, bo saper jest taką osobą, która no, w każdym momencie możesz zmienić swoje życie. Mhm. W każdym momencie możesz rzucić wszystko i zacząć coś innego. Tak. Wiadomo, że będzie się to wiązało z tym, że ktoś coś powie, no, że oczywiście. Możesz na przykład zawieść kogoś, tak. bądź nie wiem, bądź masz odpowiedzialną pracę i rzucasz to w momencie, no i okażesz się być osobą nieodpowiedzialną na takiej zasadzie. Tak. Ale w każdym momencie, niezależnie od tego, co się dzieje, nie, jakie jest twoje życie, to możesz je zmienić. Nie? No właśnie. Wiadomo, że można zrobić to, fajnie się to mówi o sobie, która jest sama na takiej zasadzie, ale jakby były dzieci i tak dalej, i żona, ale też to można zrobić. Też to można zrobić. No. To jest właśnie to. No natomiast to mi się fajnie, łatwo mówiło, no bo jeszcze byłem, wiesz, młokosem, że tak to nazwijmy i tak dalej, nie? Ale no warto zaryzykować dziś po swoje. Ale nigdy, Adam, od tych kilku lat nie tęskniłeś za tym, że ojej, chciałbym mieć domek i kominek i ciepły obiadek. Ale ja w każdym momencie to mogę mieć. W każdym momencie to mogę mieć. Natomiast jeżeli chodzi o taki system, bo to jest człowiek, jak robi na etacie, to czuje przede wszystkim coś takiego jak stabilność. Tak. Czuję coś takiego, że ma to życie ułożone, nie? Mhm. To ma swoje plusy i ma swoje minusy. Ja widzę o wiele więcej minusów w tym. W tym, ale widzisz o wiele plusów więcej w tym stylu życia, w jakim żyjesz. To ci daje szczęście, tak, i spełnienie. Wolność, natomiast jest coś takiego, że jak się prowadzi własną działalność i gdzieś się tam tworzy, to cały czas jest coś takiego, że musisz się starać, nie możesz się zatrzymać, tak. A po robocie od 6 na przykład do 14, o 14 masz wolne i nie musisz myśleć i odpoczywasz psychicznie, dodatkowo, przede wszystkim psychicznie. Tak, i przyszło mi do głowy, że też jak pracujesz na etat, choćby tak jak ja, to chcąc, nie chcąc masz kogoś nad sobą i jesteś oceniany. I Adaś, poniekąd się tego pozbyłeś, ale... Ta, no właśnie! Nie, ale to na to się człowiek odparnia, natomiast... Największy minus pracy na etacie jest taki, że muszę tu być. A no właśnie. Muszę tu od być. Tej do tej.
od tej do tej, ale co, następnego dnia na szóstą, no to pojadę gdzieś? No. No nie, no nie pojadę nigdzie, więc to jest największy minus tej roboty. No i ja tam nie miałem żadnych problemów z jakimiś moimi tymi kierownikami czy coś takiego. Robiłem swoją robotę i tyle. Tylko jak mi któraś nie odpowiadała, to się zwalniałem. A jeżeli wracając do tą hutę, no to na hucie było zarąbiście, śmiesznie i robota była niebezpieczna, ale jakoś człowiek dawał radę, tam pieniądze też nie były złe. No i na hucie jeszcze ta wolność we mnie wzmagała ze względu na to, że tam 3 dni pracowałem, 3 dni odpoczywałem. A. 3 dni pracowałem, 3 dni odpoczywałem. I ten wystarczyły 3 dni wolne i masz 9 dni wolnych, więc można było gdzieś sobie jechać, nie? No tak. Więc tamta gdzieś ta wolność coraz mocniej we mnie kiełkowała na takiej zasadzie. O, brat chyba coś znalazł. Ja się bardzo cieszę, Adasiu, nie wstrzymując Cię już, że mam wśród swoich znajomych takie osoby jak Ty, Ciebie, kogoś, kto jest spełniony, kogoś, kto jest szczęśliwy codziennie i kogoś, z kogo naprawdę, jak poznacie Odyna, z niego po prostu ten uśmiech i ta dobroć bije. I to jest piękna, cudowna cecha. Dziękuję Ci, Adasiu. I proszę bardzo, poszukiwania trwają nadal. Adama już widzieliście. Idziemy do Gustlika. Od razu sobie możecie obejrzeć, jaki piękny jest ten park. Co prawda teraz jest jesień i wszystkie liście nam spadły z drzewek, ale jest pięknie. I jeszcze zobaczcie, ta górka, no to właśnie pozostałość tych wzniesień po altanach, na które cały park był zagospodarowany w takiej formie romantycznej. Stały altany, były wozownie, stajnie, wszystko było pięknie. No i dzień dobry! Jak tam? Jak Ci się podoba? Bo Ty jesteś pierwszy raz. Bardzo fajna okolica, fajny pałac i coś wychodzi. A poszukiwania same w sobie chyba trudne, nie? Bo ta warstwa liści. No i też pogoda ogólnie. Pogoda nie zachęca. Ogólnie. Ale póki co nam nie pada. Nie pada. A co sobie wygrzebałeś póki co? Całą kartę złomu. I teraz mam taką jakąś dziwną rzecz. Nie wiem, co to jest. Czy jakieś... Zaraz to wyczyszczę i może coś się dowiem. A monety już masz jakieś? Nie. Jeszcze nie. Nie udało. No to dobrze. Będę odwiedzać w dalszym ciągu dnia. Panowie są fajni, dlatego że bez problemu po prostu działają zgodnie z tym, o czym Wam mówiłam, czyli dotrzymują warunków, które narzucił nam konserwator. A warunki są, tak jak widzicie, trudniejsze. Ojej, mamy klucz! Klucz do szafy w Narni. Bez oczka? No. Jakiś taki płaski? No, raczej starszy, Adaś. Na samym wierzchu. No tak czy inaczej. I Tymon z wielkim poświęceniem na kolanach w tej mokrej ziemi. Ja tu tylko sprzątam. Ja tu tylko sprzątam. W nocy przychodzę na skarby. Dziwię, bo tutaj ten pan, z tym rozmawiałeś, to wczoraj był mój szofer. Jak to? Ja go teraz tu spotykam i wywiadów udzielam. Nie rozumiem. Może jakiś znany ten pan, słuchaj. Nie wiem, wczoraj byliśmy w banku i go rozpoznali. O, proszę. Pozdrowienia dla pani Patrycji. To pozdrawiamy panią Patrycję. Patrycję z banku, z Alior Banku. Z Alior Banku, dokładnie. Jeżeli pani będzie widziała, to pewnie pani skojarzy. A ty co sobie tutaj, Tymonie, grzebiesz? Jak mówię, sprzątam. Sprzątam. No śmieci jest warstwa, nie? No. Jak miałem mniejszą cewkę, to się lepiej szukało. Wziąłem sobie za dużą cewkę. No tak. No to zobaczymy, co nam w dalszym ciągu dnia wyjdzie. I tak to sobie szukamy, moi mili. Dla mnie, jako dla archeologa, to powiem Wam, że każdy obszar jest ciekawy. Oczywiście, że jak wchodzicie gdzieś w stanowisko archeologiczne, no to musi być większe rozpoznanie kwerendalne obszaru poszukiwań. Natomiast ten obszar, którym zajmujemy się obecnie, znamy jego historię, a na pewno tą najnowszą,
zresztą archeologiczną też. Kto wie, to wie. No i cóż, liczę na to, że kolejne dni poszukiwań przyniosą nam rzeczywiście jakieś fajne pamiątki po rodzinie Szenów, które docelowo trafią do Pałacu Szena Muzeum w Sosnowcu i będzie je można wystawić w pięknej gablotce, która będzie właśnie poświęcona rodzinie Szenów. Nadzieja umiera ostatnia. Czyżby jakaś grubsza akcja? Panowie razem. I co tam ciekawego? Słuchaj, mamy puzderko. Co ty gadasz? Guslik znalazł. Chodź, zobaczysz. Powiesz mi, co to jest. No to monety. Guslik znalazł? Powiedz nam, co to mogło być? Waży jest 20 kilo. O kurczę. Z jednej strony i z drugiej strony dziura. A wiesz, czym mi się to kojarzy? Z czym? Ja widziałam takie obciążniki przy liniach kolejowych. Wiesz, o co chodzi? Nie widzieliście takiego czegoś? Że to no bardziej... wiem, o co ci chodzi. Takie, tylko że tak... to są dosyć koła. Betonowe, no. A to betonowe jest koła, nie? Metalowe. No. Jeszcze u góry tutaj jest. Z tej strony, z drugiej strony jest jeszcze dziurka. No. To też trudno obrócić, bo to jest taki ciężki, nie? I tam jest ta dziurka. Tu na bok. Tu jest, nie? Może już teraz się zatkało. O kurczę. No i człowiek się zastanawia. No nie? Już myśleliśmy, że wiesz, w środku będzie... A ja to myślałam... Monet. Tak, a ja myślałam, że jakieś puzderko na biżuterię. No. Delikatne, ale pancerne. O, widzisz, znowu jest dziura. Z jednej, z drugiej, z trzech stron. A to dziwne, bo jakbym miał właśnie te dziurki po tych dwóch stronach, to kojarzyłoby mi się z takim obciążnikiem, wiecie, ja nie wiem, nie znam się na technice. To i może też. Kawał żelazka, no. Jak zawsze, coś od czegoś. O tym poszedł, to w końcu będziemy mieć szczęście. Muszę w domu chyba, nie? 15 minut później. Nie, no makabra to jest. Śmieci. No tu widać to, nie? To no, jest to. Tak. Takie okrągłe, no. Kurde, ale to siedzi. Fajnie. No to jest możliwe, hełm. To w kurwa. Takie okrągłe coś biegnie, widzisz? No to gdzie garnek. Dobra, no to rozkupimy to. Może. Ważne, czy ze złotem. Ale w szmacie jest to, wiesz. Zróbmy tak. Usuńmy warstwę liści, żeby można potem było fajnie przysypać nimi. A wziąłeś te moje rzeczy, tak? Te co koło świetnika zostawałeś. Czy coś tam jeszcze zostawiałeś? Nie. To będzie znalezisko. Nie wziąłeś? To będzie znalezisko. Co? No nie dałem rady! Ale tu masz łopatę, Tymon. Wszystko nie tak, łopata nie tak. Wykrywacz nie ten. Nie, wykrywacz dobry, tylko że ustawienie miał złe. No. Hełm. No, hełm to jest. Jest hełm, kawałek blaszki. No może większy kawałek blaszki. No nie niszcz tego, nie? Niszczę? Tu jakaś porcelanka, ta gruzu, piękna, tak. Gruz, porcelanka, co ja gadam, jego kibie. No i potem znajdź tu coś, nie, jak tu jest wysypany taki dziadostwo. Daj mi tą łopatę. O, wszystkich zęby zabolały. Pięknie widać po profilu w kopii. O. O.
No i piękna. Kawał rynny. Piękna pucha. Piękność. Tak. Super, wystukaj ją. Wiem. Wystukaj ją na tym, żeby dziurę zasypać.